Cześć, witajcie, z tej strony Mikołaj i chciałem Was zaprosić na kolejną serię poradników ze sklejania modelu. Tym razem w trochę nowej osłonie. Pierwszy raz bez udziału Tomka od A do Z będę sklejać z Wami model samolotu. I pierwszy raz na naszym kanale będzie to samolot odrzutowy. Samolot, który dosyć mocno wbił się w historię naszego kraju. Jest on jednym z symboli wejścia w erę odrzutowców. A będzie to samolot MiG-15 Bis. Z firmy Hobby 2000 w skali 1,48. Chciałem Was najpierw zaprosić na taką standardową, już u nas krótką pogadankę, krótki opis historyczny tego samolotu oraz postaram się Wam dzisiaj pokazać, co znajduje się w pudełku. No i od następnego odcinka zaczniemy zabawę ze sklejaniem. Zapraszam. W 1945 roku kończy się II wojna światowa, która wprowadziła bardzo dużo innowacji w dziedzinie techniki wojskowej. Na polach bitew zaczęły królować karabiny szturmowe, na morzach i oceanach kończy się era pancerników, a rozpoczyna się dominacja lotniskowców oraz okrętów podwodnych, a w lotnictwie pojawia się przełomowy wynalazek, czyli silnik odrzutowy. Pierwszym samolotem z tym napędem był niemiecki Messerschmitt Me 262 Schwalbe, który jeszcze przed końcem wojny stał się postrachem alianckich konwojów, bombowców i myśliwców. Koniec II wojny światowej, jak wiecie, to nie tylko walki, ale także wyścig po zdobycze techniczne, które powstały na terenie Niemiec w czasie II wojny światowej. Jednym z takich wynalazków, który był bardzo szeroko poszukiwany, był właśnie niemiecki silnik odrzutowy. Nie znaczy to jednak, że konstruktorzy z innych państw nie pracowali nad swoimi własnymi konstrukcjami. Jednym z takich krajów był właśnie Związek Radziecki, który starał się stworzyć nowy samolot z nowym napędem ale bazując na już istniejących konstrukcjach. Między innymi biuro Jakowlewa stworzyło dwa samoloty, które oparte na standardowej konstrukcji myśliwca typu Jak, był to wręcz jak trzy, stworzyć samolot ze własnym napędem, który byłby w stanie walczyć, byłby w stanie zmierzyć się z wynalazkami niemieckimi. Koniec wojny jednak i różne testy sprawiły, że te koncepcje musiały zostać odrzucone. Pojawiły się także nowsze konstrukcje z znacznie bardziej dostosowanymi możliwościami, z dostosowanymi rozwiązaniami technicznymi do nowego napędu. Między innymi był to samolot MIG-9, który stał się zalążkiem do nowego prototypu. O którym dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli właśnie samolotu MiG-15. Nowa konstrukcja, która miała być rozwojem samolotu MiG-9, rozpoczęła się od tego, że na bazie umów międzynarodowych Rosjanie od strony brytyjskiej otrzymali silniki Rolls-Royce Nene. Wbrew obiegowej opinii, oczywiście, bo oficjalnie mówi się o tym, że w prototypie MiG-15 MiG był silnik od Messerschmitta, co jest nieprawdą. Samolot otrzymał przekonstruowany kadłub, inną koncepcję konstrukcji skrzydeł oraz właśnie nowy silnik. Po oblocie w 1947 roku stwierdzono, że samolot spełnia wymagania i zostaje wdrożony do konstrukcji seryjnej. Równolegle Rosjanie pracowali także nad rozwojem otrzymanego silnika Rolls-Royce do nowej wersji mocniejszej. I praktycznie niedługo po wdrożeniu do produkcji samolotu MiG-15 pojawił się jego rozwojowy MiG-15 Bis. Wprowadzony do użytku samolot MiG-15 był średniopłatem z charakterystycznymi skrzydłami ze skosem do tyłu w wersji jedno- i dwumiejscowym. Skrzydła w dosyć charakterystycznym układzie miały także takie płaty prowadzenia strug, które miały m.in. odciążyć skrzydła i zapobiec flaterowi. Oprócz tego standardowo klasyczny układ sterowania, bez żadnych wymysłów, samolot nadal nawiązujący niektórymi rozwiązaniami do II wojny światowej, w całości stworzony z duraluminium. Dosyć ciekawym rozwiązaniem było zastosowanie kabiny ciśnieniowej, która sprawiała, że samolot mógł bez przeszkód operować na dużych wysokościach, nie wymagało to zastosowania niesamowitych aparatur oddechowych dla pilota, a także zwiększyć jego komfort w kabinie wprowadzając m.in. ogrzewanie. Kolejną innowacją, jak na tak mały samolot, było użycie potężnego uzbrojenia w kalibrze aż 37 mm. Pozwalało to samolotowi MiG-15 oraz MiG-15BIS zarówno na walkę z celami powietrznymi, jak i z celami naziemnymi. A jeżeli chodzi o uzbrojenie, dosyć ciekawą rzeczą były zbiorniki paliwa, które przezywano także bombami. One miały kształt rzeczywiście zbliżony do bomb, były dosyć duże, natomiast miały dosyć ciekawe rozwiązanie, jak na samolot odrzutowy, posiadały stateczniki, które były drewniane. Samolot MiG-15 dla bardzo wielu krajów bloku wschodniego był pierwszym samolotem, który pozwalał przejść ich siłom powietrznych w erę odrzutowców. Kraje, które użytkowały ten samolot to m.in. Polska i Czechosłowacja, które wyróżniały się tym, że produkowały te samoloty na licencji. U nas MiG-15 był znany jako Lim 1, a jego rozwojowa wersja MiG-15 BIS jako Lim 2. Ale oprócz tego samolot MiG-15 pojawił się także w Niemczech, na Węgrzech, w Rumunii, w Chinach, a także po pewnym incydencie, o którym powiem Wam zaraz, yy, będzie to także Finlandia, która te samoloty od ZSRR kupiła. Wraz z pojawieniem się samolotu MiG-15 na arenie międzynarodowej, był on oczywistym głównym środkiem walki lotnictwa podczas następnego po II wojnie światowej konfliktu w Korei. Starły się one tam przede wszystkim z samolotami ONZ, w tym najnowszymi wzorowanymi na samolocie MiG-15 samolotami amerykańskimi Sabre. Należy zaznaczyć, że do tego czasu te samoloty były jak najbardziej utajnione. Amerykanie starali się za wszelką cenę zdobyć samolot MiG-15 w jednym kawałku, w całości, wystawili nawet za to nagrodę. Dlaczego? Był to samolot niesamowicie skuteczny. Rejon walk w Korei Północnej, do którego dochodziło najczęściej do walk kołowych z samolotami MiG-15, został nazwany Aleją Migów. A samoloty te okazały się naprawdę piekielnie skuteczne. Taka mała ciekawostka w sumie aleja Migów i w ogóle wojna koreańska była także miejscem starć największych asów zarówno amerykańskich, jak i radzieckich, którzy w II wojnie światowej zdobyli sławę i uznanie. Po stronie radzieckiej był to przede wszystkim korzedób, a amerykańskiej Gabreski. Jak się jednak okazało, nie zdobyli oni takich sukcesów już na samolotach odrzutowych, dając pola nowemu pokoleniu pilotów. Kolejną ciekawostką jest fakt, że wraz z wstępowaniem państw bloku wschodniego do koalicji zachodniej zaczęły wychodzić pewne dokumenty, w tym także takie, że w konflikcie koreańskim po stronie północnej w charakterze instruktorów oraz z rzadka pilotów bojowych uczestniczyli także piloci czechosłowaccy oraz polscy. Wspomniałem o nagrodzie za przekazanie całego MIGA. Stronie amerykańskiej. Co ciekawe, nastąpiło to nie w Korei, a w Polsce. Jest bardzo słynna pierwsza ucieczka porucznika pilota Franciszka Jareckiego, który podczas patrolu wyrwał się z klucza, zszedł na bardzo niską wysokość, aby nie, żeby nie został wykryty przez radary radzieckie, które pilnowały obszaru basenu Bałtyku. I lotem koszącym po zrzucie dodatkowego paliwa i amunicji udał się na Bornholm, gdzie według informacji, które dostawał z wojska, spodziewał się trafić na ogromną amerykańską bazę wojskową, gdzie Amerykanie szykowali się do ataku na Polskę. Niestety, znajdując się nad wyspą, zobaczył, że ma do czynienia z lotniskiem trawiastym, aeroklubowym, niewielkim. Mimo to, wiedząc, że ma na ogonie ścigający go patrol samolotów radzieckich i niemieckich, spróbował wylądować. Po ciężkim podejściu do lądowania udała mu się jednak ta sztuka i samolot w całości trafił w ręce duńskie. Był to niesamowity sukces, który prawdopodobnie przeszedłby bez tak ogromnego echa, gdyby nie fakt, że datą tej ucieczki był dzień śmierci Józefa Stalina. Pilot nagrodę za przekazanie MIGA oczywiście dostał. Samolot został całkowicie zwrócony stronie polskiej w jednym kawałku, jednak nosił ślady ściągania form gipsowych. Widać było, że był zdemontowany. Tym samym samolot w jakimś stopniu technologicznie trafił w ręce amerykańskie. Żeby tego było mało, niedługo później doszło także do podobnej ucieczki, tym razem już w Korei. Koreański pilot wystartował ze swojej bazy, przeleciał na drugą stronę granicy i wylądował na lotnisku amerykańskim. Było to dosyć ciekawe zjawisko, i po późniejszych relacjach obsługi i dowódcy bazy amerykańskiej, nie został on zestrzelony z bardzo prostego powodu był on jedynym samolotem tego dnia, który próbował wylądować na pasie pod prąd czyli niezgodnie z ruchem powietrznym tego dnia panującym nad lotniskiem i podchodząc do lądowania, niemalże zderzył się ze startującym samolotem myśliwskim Sabra, tylko dlatego nie został zestrzelony, ponieważ gdyby dołączył się do ruchu normalnie, prawdopodobnie zostałby uznany za wrogi atak. Oczywiście nie były to jedyne ucieczki z Polski i w ogóle z krajów Bloku Wschodniego. Po tych wydarzeniach, gdzie samolot został tak naprawdę zdekonspirowany, został on także sprzedany Finom. Mimo wszystko dalej uczestniczył w wielu kolejnych walkach, był podstawą wielu sił powietrznych krajów wschodu. Także odpuszczono temat m.in. dlatego, że zaczęto pracować nad wersją rozwojową MiG-15. Był to samolot, który latał z prędkością poddźwiękową. On się tylko zbliżał do bariery dźwięku. Natomiast jego następca MiG-19 już tą barierę dźwięku przekraczał. Tym samym kończymy historię MIGA. Samolotu, który jest w naszej historii bardzo ważny. Stanowił on bardzo długo sił powietrznych Polski Rzeczpospolitej Ludowej. Był produkowany w Mielcu, gdzie te zakłady szczyciły się faktem, że należały do tego elitarnego grona produkującego później już naddźwiękowe samoloty. Odrzutowe. Jest to samolot, który możecie bardzo często spotkać w rzeczywistości w skali 1 do 1, czy to w muzeum lotnictwa, czy to w licznych muzeach militarnych, czy na pomnikach. Jest to samolot, który na bardzo długo zakorzenił się w świadomości Polaków jako samolot myśliwski. Dobra, moi drodzy, historia za nami. Czas się przyjrzeć temu, co mamy w pudełku. Pudełko standardowe, tak jak nasz Hobby 2000 znużyło. Przyzwyczaić, otwieramy. I pierwsza z brzegu ramka z dosyć miękkiego plastiku, zawierająca przede wszystkim elementy kadłuba. Dosyć fajne wykonanie, ładnie to wygląda. Nie mogę się doczekać, aż zacznę się do tego dobierać. Kolejne elementy kolejna ramka oznaczona jako A. Tutaj mamy skrzydła. To, co mi się bardzo podoba, i to, co będę chciał Wam pokazać, to fakt, że wszystkie stery wszystkie powierzchnie. Sterowe są osobno. Prawda jest taka, że samolot stojący na ziemi praktycznie nigdy nie ma idealnie ustawionych powierzchni sterowych, chyba że są one ograniczone blokadkami. Natomiast w normalnych warunkach lotniskowych zawsze są one w jakimś stopniu wychylone. Będę się starał to w jakiś sposób odwzorować na modelu. Ostatnia ramka ramka oznaczona jako C. Tutaj mamy elementy kabiny, elementy uzbrojenia, między innymi bomby, o których wspominałem, czyli dodatkowe zbiorniki paliwa, elementy uzbrojenia. Opcji w oryginalnym migu były dwie, tutaj też mamy dwie, boki kabiny no i dodatkowe wszystkie wszelkie elementy. Zobaczymy, co będziemy robić z tablicą przyrządów, ponieważ jak zobaczycie za chwilę jest ona w formie kalkomanii. Tutaj zobaczymy, czy będziemy się posiłkować jakąś dodatkową tablicą przyrządów z innego zestawu, czy ograniczymy się do tego, co oferuje nam Hobby 2000. Oprócz malowania polskiego jest tutaj także malowanie lotnictwa Niemiec Wschodnich oraz lotnictwa węgierskiego. My jednak, tak jak już wspominałem na początku, będziemy robić malowanie. Z Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Ostatnia ramka jest to ramka przeźroczysta z elementami kokpitu. To, co się przede wszystkim rzuca w uwagę, to bardzo matowe wykończenie głównego elementu oszklenia czyli odsuwanej części kabiny. Będziemy się starali coś z tym zrobić, jakoś to wypolerować. Są też elementy lamp. Jest także lampa znajdująca się w dziobie, tam gdzie znajduje się otwór do wpadania powietrza do silnika. Tutaj wykonanie jest całkiem fajne. Tak samo przednia owiewka będzie wymagała polerowania, ale tym sobie spokojnie zajmiemy się później. Ostatnim elementem, dosyć fajnym, jest arkusz z maskami, zarówno do maskowania oszklenia, jak i kół. Bardzo fajny dodatek, do którego przyzwyczaja nas między innymi firma Edward. Także tutaj w tym modelu się znajdują. Z ważnych informacji zastanawialiśmy się bardzo długo tutaj, jak przygotować ten model, jakimi technikami go robić. Model będzie malowany aerografem. Pokażemy Wam kilka farb, których do tej pory na, naszej kanale, na naszym kanale nie było. Malowanie, które póki co mnie najbardziej przekonuje, jest tutaj. Najbardziej standardowe malowanie, jeśli chodzi o siły zbrojne Polski Rzeczpospolitej Ludowej. No to moi drodzy, to by było tyle. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek, dziękuję, że wysłuchaliście do końca. Z mojej strony zapraszam Was do kolejnego filmu z MIGA15, który pojawi się już niedługo, oraz do innych filmów na naszym kanale. Trzymajcie się, cześć.